Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę kilka ataków na mnie, a także podam informacje o konkursie, w którym będzie można wygrać dwa czołgi 5. tiru w dowota albo dwa razy po 1000 golda, jak tam sobie wymyślicie. Dawno temu już wam obiecałem tego typu zabawę. Właściwie to nie chodzi o te nagrody, tylko chodzi o to, no zobaczymy, kto szybciej pobije Hallaka na czas. O co będzie chodziło w konkursie? Otóż, moi drodzy, konkurs będzie w dwóch kategoriach. Jedna kategoria do 14 poziomu. Ja mam poziom w tym momencie 16. Tak więc mamy kategorię do 14 poziomu. Druga kategoria do 18 poziomu. I jutro, czyli w niedzielę o godzinie 19, rozegramy sobie właśnie taki konkurs. Będziecie mieli zadanie zaatakować moją twierdzę. I wygrywa ta osoba, która pokona moją obronę najszybciej. To znaczy, konkretnie rzecz biorąc, ta osoba wygrywa, która najszybciej wejdzie do mojego skarbca. Mam nadzieję, że to jest jasne. Nieważne, ile potworków zabije i tak dalej, trzeba jak najszybciej dostać się do skarbca. Osoba, która zginie, absolutnie odpada od razu. Także wiem, że większość z was ma wyższe postaci, tam jakieś 20, 25, 29 poziom. No, sorry, ale moje lochy będą za słabe dla was, dlatego nie będziemy tego organizować aż tak. Nie myślcie, że moja obrona, bo wiem, że zaraz, jak tylko obejrzycie teraz ten film, to zaczniecie, kurka, trenować. Otóż absolutnie nie myślcie, że ta obrona będzie jutro o godzinie 19 do atakowania, bo to nieprawda. Obrona będzie zupełnie inna i to, co sobie dzisiaj poćwiczycie, to jedynie, no nie wiem, nic wam to nie da, tak naprawdę. Dobra, a teraz zobaczmy sobie, jak mnie atakowaliście. Jak widzicie, przebudowałem tutaj całkiem niedawno troszeczkę te lochy. Jeszcze macie tu jedno miejsce, co prawda, w którym no pułapki tam nie dochodzą. No niestety ja już nie mam za bardzo tutaj tych punktów, żeby to usprawnić. Co jeszcze? No widziałem, że ostatnio ktoś tam mnie usilnie atakuje i nie może zdobyć, to zobaczymy sobie. Słuchajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Po pierwsze jest tu kolega Garpus, który kurka mnie atakuje dzisiaj cały dzień. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery razy. I teraz sobie zobaczymy przykładową powtórkę. Zobaczymy, w którym miejscu się wykrzacza. 5 minut mu aż zajęło. Razy dwa to zrobię. O, jakiego ma pająka. A, nadział się na minki oczywiście. Uwaga. Są moje zakapiory przy totemie. O, 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 widzę. No właśnie, to dziadowskie takie rąbnięcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, nie ma tak łatwo. Już buteleczkę zużył jedną. No, niestety trochę wybija ich. Ale ma tylko dwie butelki już. Pierwsza obrona u mnie jest właśnie po to zrobiona, żeby wykrwawić was. Zero butelek w tym momencie, zobaczcie. Jest, zabił wszystkich, ale ma zero butelek. Jakiego pająka ma, kurde. Dobra, czyli tędy będzie atakował, uwaga. Aha, wysadził to. No właśnie, się cofacie tutaj, kurcze. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie ma butelek, także tu wcale tak łatwo nie będzie. Pięknie dostał. O, ja przebiję się tutaj, dobra. Okej. Dobra. No słuchajcie, ta gierka naprawdę
Podoba mi się, ponieważ nie muszę siedzieć w niej cały czas, tak jak w tych innych. Żeby coś... Po prostu robię obronę, każdy może sobie to kiedy chce atakować. Uwaga, uwaga, uwaga i... A jest! Nadział się na pułapkę. No teraz to już pokona pewnie, ale to już się nie liczy zawsze, no bo zginął. Na 15 poziom, czyli jeden poziom niższy. Dobra. No właśnie, to dziadostwo, ten krąg ognia, to widziałem, że robi swoje. Dobra, zabił wszystko. Właśnie, tu taniec można zrobić. Dobra, udało mu się. Ale teraz chcę wam pokazać, tutaj mnie zaatakował kolega 29 poziomu, kolega Silencer. Teraz zobaczymy sobie, jak on tego dokonał. No 29 to już jest... O kurka, ma ładną zbroję. Nie no, to w ogóle nie będzie miał. Kurczę, nawet te płytki mojego nie wybiły za bardzo. Nic mu nie mogą zrobić, jakąś ma osłonę na życie. No, i koniec. Tylko mu życia trochę spadło. Taki topór ma zamiast tego. Zazwyczaj z mieczolami widziałem. W ogóle nawet go nie chcę... To moje pułapki. Kurczę, ja drugi artefakt dostał. No właśnie. No szybko mu to idzie, niestety. Zostały kurczaki tylko, które pewnie szybko zginą. No, dosyć szybko zginęły. Zobaczcie, jednym ciosem dwie kopalnie. No niestety. No ale 29 poziom. This is what makes all the hard work worthwhile. Jeszcze będzie mi tańczył. Dobra, kto tu jeszcze mnie pokonał? Tutaj zabrał mi 3000 golda gościu. 18 poziom, zobaczmy. Ja oczywiście mogę się zemścić na tych, którzy golda zabierali. 5 minut mu to zajęło, no to przyspieszymy. Uwaga. Kusznik, zobaczymy. No dobra, załatwił przydupasów. Teraz główna armia została. Uwaga. O, dali się zrobić moi. Ma cały czas 3 butelki, także tutaj słabo to widzę. No ale i tak, jak już tutaj był, to musi tych gości załatwić. No dostał troszeczkę. Dobra, użył pierwszej butelki.
No coś tam dostaję, ale... Czy może bym tutaj wymienił tych gości? Tak, musiałbym wymienić. Na takie duchy latające. To było coś. A już wierzę, to pułapka. No właśnie, i kurka za każdym razem wyciąganie jest. No dobra, może tu coś działają. Słabizna na razie, słabizna. Czas się już kończy, czyli nie zdobędzie na pewno. Czy totem chciał rozwalić? Nie no, gościu w moich nawala. O! Dobra, została jedna butelka. No i niestety, kurka, moja drużyna nie dała rady. Za słaba obrona. No dobra, ale tak wam łatwo w konkursie na pewno nie pójdzie, ponieważ ja tutaj pozmieniam. O, jest, chociaż butelki zużył, chociaż tyle dobrego. Dobra, elegancja. Goldzika. Excellent. Goldzika zabierze niestety, bo tutaj nie byłem chroniony. No. It's been a pleasure. Okej. Słuchajcie, czyli jutro godzina 19. Bicie Hallaka na czas. Zobaczymy, jak szybko uda wam się pokonać moją obronę i dobrać się do skrzynki. Ja oczywiście tą obronę będę usuwał przed tym. Już robiliśmy próbę i jakoś to tam wyjdzie. Zobaczymy, kto z was po prostu najszybciej pokona. A dla dwóch szczęśliwców będzie czołg premium 5. poziomu albo jakiś tam po 1000 golda, co sobie tam wybierzecie ze sklepu. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.